Dawidzie, przed nami 12. edycja programu Top Model. Powiedz mi, czy ty w ogóle pamiętasz swoją pierwszą edycję? Oczywiście, że pamiętam. No, czegoś takiego się nie zapomina. Jakie w związku z tym masz wspomnienia, jakieś najlepsze, najgorsze momenty? Nie mam najgorszych momentów. No, wiesz, no, myślę, że to dla wszystkich nas było duże przeżycie. Odnaleźć się przed kamerą. Wydawało nam się, że cokolwiek nie powiemy, to będzie użyte przeciwko nam. Więc wiesz, no to było trudne zadanie. Tak, ja nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia telewizyjnego, więc dla mnie to było duże wyzwanie, ale niesamowicie przyjemne i takie niesamowicie dające satysfakcję. Ta przyjemność trwa po dziś dzień. Sezon 12 jest dla nas jeszcze tajemnicą, więc ja wrócę do uczestników minionych edycji. Czy jest ktoś, kto najbardziej wykorzystał potencjał, bo może jakaś grupa osób, które ty tak wspominasz do dzisiaj, że faktycznie oni wykorzystali wszystko, czego nauczyli się w tym programie? Wiesz co, no tak naprawdę dzięki Bogu moda i bycie top modelką to dzisiaj nie tylko wybiegi. To rozeszło się po całości. Możesz być, wiesz, świetną osobą pracującą w modzie, nawet nie będącą ani razu na wybiegu. Możesz robić piękne zdjęcia, możesz pracować ze świetnymi ludźmi, z artystami, z fotografami. W tym sezonie mamy sesję z niesamowitym rzeźbiarzem z Nowego Jorku. Mamy sesję, która jest trochę naga, trochę z rzeźbą. Marcin robił piękne zdjęcia. No, myślę, że ta moda jest dzisiaj tak otwarta i w ogóle ten obszar fashion tak się rozszerzył, że w zasadzie praktycznie każda dziedzina do niego pasuje. I myślę, że jeżeli ktoś, to jest troszeczkę tak jak ze szkołą zawodową, wiesz, wchodzisz i wybierasz sobie profil, co by ci pasowało, chcesz być mechanikiem, chcesz być, nie wiem, hutnikiem, no różne takie i tutaj też możesz, tak wiesz, jeżeli myślisz o fotomodelingu, nauczysz się tego w naszym programie, jeżeli myślisz o wybiegu, nauczysz się tego w naszym programie, jeżeli brak ci pewności siebie, nauczysz się tego w naszym programie, nie wiem, jeżeli chciałabyś poznać projektantów, chciałabyś nawiązać kontakty, również to jest w naszym programie możliwe. Myślę, że trzeba być po prostu sprytnym, mądrym i naprawdę podjąć się nauki w tym programie. Bo wchodzi do tego programu tak tylko, żeby sobie głowę pozawracać i polansować się na 10 fotach z Instagrama, no to nie ma sensu. Bo naprawdę przegapiasz fajny kawałek życia. To jest szkoła życia ten program tak naprawdę. Zwał jak zwał, ale tak. A jeżeli chodzi o dziewczyny, które na przykład regularnie korzystają z medycyny estetycznej, czy one mają szansę na światowych wybiegach podbić właśnie ten rynek mody za granicą na przykład? Czy tutaj stawia się na naturalność bardziej? Jak teraz się zmieniły te trendy twoim okiem? Nie, no, jeżeli mnie o to pytasz, no to nie wiem, czy obserwujesz wybiegi mody. No przecież siostry Hadid, Kim Kardashian chodziła po wybiegach paryskich na Fashion Weeku. No są to osoby, które bez medycyny estetycznej wydaje mi się, żeby nie funkcjonowały na tym poziomie. Nie odejmuje im to ani sprytu, ani umiejętności oczywiście, ale myślę, że dziś medycyna estetyczna jest tak popularna i potrzebna, że nie wyobrażam sobie świata mody, który nie pomaga, znaczy nie, świata medycyny estetycznej, który nie pomaga, nie wiem, fashion, no, czyli wszystkie zabiegi, jakieś lasery, nawilżania skóry, cała masa tych niesamowitych maszyn, które tam funkcjonują. Możesz zbudować sobie piękne ciało w klinice, również połączone z fajną dietą, z treningiem. No jakby te dwa światy istnieją właśnie po to. Jak najbardziej rozumiem. Tu jeszcze mi się przypomniała Blanka, jedna z uczestniczek, która dzisiaj jest znana jako Bejba. I powiedz mi, czy ty spodziewałeś się, że właśnie osoba, która nie przeszła tam do półfinału, do finału Top Model, tak rozkręci karierę w showbiznesie? Ja się zawsze spodziewam po każdym, kogo mamy na castingu, bo to są osoby przez nas w jakiś sposób skastowane, tak? Czyli wiemy, że mają potencjał, nie wiemy, w którą stronę to się rozwinie. I bardzo miło wspominam casting z Blanką, bo ona była super energetyczna, piękna, ładna dziewczyna, no i proszę, taki hit. I to samo dzisiaj tak widzimy na scenie, że porywa tłumy jednak, udało jej się. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze tutaj na koniec zapytam cię o jedną sprawę, którą żyje show biznes od kilku tygodni, tak w sumie od soboty, bo pojawił się kolejny właśnie film na temat Natalii Janoszek. Ja wiem, że ty miałeś okazję ją poznać i powiedz mi, bo pamiętam, że wcześniej już się wypowiadałaś na jej temat, że jest pracowita i piękna. Czy teraz wskutek nowego materiału Ostynowskiego, czy może zmieniłeś zdanie na jej temat? Ja poznałem Natalię jako miłą, serdeczną, sympatyczną dziewczynę. Natalia
wiele razy przychodziła do mojej pracowni, pojawiała się na moich prezentacjach kolekcji i nie zmieniam o niej zdania, bo zawsze była serdeczną osobą. A znaczy nie wiem, nie odnajduję przyjemności w kopaniu leżącego i że dorosły facet kopie po prostu po raz kolejny dziewczynę i sprawia mu to przyjemność i dziką satysfakcję. Nie do końca rozumiem schemat jego działania. Myślę, że gdyby prześwietlił wiele karier w tym kraju, prawdopodobnie by się coś mogło takiego również znaleźć, aczkolwiek uważam, że jest to mega trudna sprawa i w ogóle nie mam ochoty w tym uczestniczyć. Jasne, jak najbardziej to rozumiem. A czy uważasz, że Natalii uda się jakoś odbudować ten wizerunek? Bo teraz jest moment kryzysu, prawda? Ale czy udaje się jakoś tak wyjść na prostą? Wiesz co, ja na miejscu Natalii w ogóle bym się tym nie zajmował, bo w kraju, w którym na oczach publicznych jest ogólne przyzwolenie na to, żeby kopać leżącego, nie wiem, czy chciałbym żyć.